mnożymy 25/60 razy 90 km. Skracamy sobie grzecznie. Przez ile sobie skrócimy? Tu będzie fajnych skróceń. Po pierwsze, możemy skrócić od razu przez 10, czyli skreślić 0. I teraz mamy 6 i 9 i skracamy przez 3. Czyli tutaj mamy 2, a tutaj mamy 3. Już jest całkiem ładnie. Teraz już nam całkiem przyzwoite to mnożenie wychodzi i mamy co? 3 razy 25 to jest 75, a w mianowniku jest 2 kilometrów. Oczywiście ułamek niewłaściwy trzeba teraz zamienić na liczbę mieszaną. I co nam z tego wyjdzie? 37 i 1 druga kilometra. To jest nasza druga odpowiedź. Nasza droga w podpunkcie B. Popatrzmy sobie teraz na podpunkt C. Tym razem mamy 4,5 godziny. No to znowu jest fajnie. Jedna godzina to jest 90 km. No a 4,5 godziny? Mnożymy. 4,5 razy 90 km. Ileż to nam wyjdzie? Można oczywiście wykonać to za pomocą mnożenia pisemnego. Pomnóżmy sobie. 90 razy 4,5. 0 przepisujemy. 9 razy 5, 45. 9 razy 4, 36. I 4 to będzie 40. Przecinek jest 1, więc tu, a więc wyszło nam 405. Super. O, to tutaj było. 405 kilometrów. Przedostatnia odpowiedź gotowa. No a teraz ostatnia. Ostatni punkt. 1 minuta. Znowu 1 godzina. To jest 90 kilometrów. 1 minuta, to pamiętasz jaka część godziny? Już to przerabialiśmy w podpunkcie B. 1/60 godziny. 60, a więc mnożymy sobie 1/60 razy 90 kilometrów. Tu się nam ładnie skraca, tu już raz robiliśmy. Tu jest 2, tu jest 3 i mamy 3 drugie kilometra, czyli 1 1/2 kilometra. I gotowe. Jak widzisz, we wszystkich tych 4 przypadkach, jak znaliśmy prędkość i znaliśmy czas, mogliśmy policzyć drogę. Do roboty. A na tym koniec lekcji. Następnych będziemy korzystali z tego samego wzoru, tym razem obliczając już nie długość drogi, tylko będziemy liczyli prędkość. A w jeszcze następnej lekcji będziemy liczyli czas. Ale cały czas będziemy korzystali sobie z tego wzoru, gdzie dwa elementy będą nam znane, a ten trzeci trzeba będzie policzyć. Powodzenia!